W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy spadek ceny samochodów rodzinnych. Dziś, gdy bardzo popularnym samochodem są samochody typu SUV, gdzie klienci bardzo długi czas właśnie w tych samochodach czuli się najbardziej komfortowo, czuli się bezpiecznie, nastąpił czas takiej lekkiej weryfikacji, gdzie ceny paliw są coraz wyższe, rosną ceny ubezpieczeń. I do tego koszty zakupu takiego samochodu typu SUV w tej chwili praktycznie są najwyższe. Klienci szukają tańszej alternatywy, gdzie dalej będą mogli bez problemu spakować wózek dziecięcy, będą mogli zabrać rodzinę na wakacje, ale koszty utrzymania tych samochodów będą niższe. Zaobserwowaliśmy, że mediana ceny samochodów używanych rodzinnych, ale tych standardowych typu kombi spadła o 600 zł. Przy czym rekordziści, gdzie na przykładzie Volkswagena Passata zaobserwowaliśmy, że mediana ceny tych aut spadła o przeszło 2300 zł. Także jest to dobry czas, żeby zastanowić się nad zmianą suwa na dobre, duże kombi, bezpieczne, komfortowe, a z drugiej strony zaoszczędzenia trochę pieniędzy na zakupie tego samochodu. A dodatkowo wszyscy wiemy, że auto typu kombi będzie. Miało niższe spalanie, będzie stanowiło mniejszy koszt użytkowania tego samochodu w rodzinie. Szalejąca inflacja, do tego wysokie koszty utrzymania samochodu, właśnie klientów popychają do tego, żeby do tych zamian przystępować. Widzimy spore zainteresowanie tym segmentem samochodów, segmentem samochodów typu kombi. W segmencie D. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie dilerzy samochodów używanych bardzo chętnie przystępują do zamian samochodów, jest to dla klienta bardzo wygodne. Przyjedzie, obejrzy sobie nowe auto, które go interesuje, na które chciałby się zamienić, zostanie od niego odkupione jego stare auto i tego samego dnia wyjedzie już tym swoim nowym, ekonomicznym samochodem, które będzie stanowiło dla niego niższe koszty. Dodatkowo będzie w stanie zrobić to. Za, dodat za wyższe pieniądze, za le uzyskując lepsze ceny, po pierwsze, i zakupu, i sprzedaży.